Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Zagramy sobie Fortnite'a. Mamy 9. sezon, który się za niedługo kończy. Pozwiedzamy różne rzeczy. Są rzeczy, których wcześniej w ogóle nie widziałem. Ominąłem kilka sezonów gry, bo nie mogłem zaktualizować gry, bo za dużo ważyła. Niby taka niepozorna gra. A tutaj proszę. 20 giga trzeba mieć na dysku, żeby ją zaktualizować. To czekanie w lobby to jest irytująca sprawa. Nie lubię tego. Długo się czeka na graczy. Wylądujemy sobie w tym wulkanie, czy co to jest. Zobaczymy, że ta magma nas zabije. Koleś tylko mnie nie zabił. Dobra. Co? I znowu będę musiał tyle czekać, żeby zagrać. No i czekam pół godziny, żeby zagrać w grę. To jest irytujące. Dobra, gramy dalej. Już, załączaj mi się. Ja chcę grać, po prostu odpala się. A tutaj dobieranie graczy, czekanie, 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 czekanie. I tak czekasz pół godziny, aż ci się to załaduje. To jest najbardziej irytujące. A później to się wczytuje, żeby zagrać sobie. No to jest masakra. A gry może być 10 sekund albo 5. I teraz oczekiwanie na graczy. I czekamy. 70 graczy. 80. 90. 98 powinno być graczy, żeby dołączyć, czy 97. Mamy teraz 98 graczy. I tak to jest dosyć bardzo szybko. No ale teraz im się ładuje ta gra, ta? Teraz czekamy, aż im się załaduje ta gra. Aż tym 97 graczem załaduje się ta gra. Jeżeli się już załaduje, to teraz bojowy boost startuje za tyle sekund, czyli 10 kolejnych sekund. Straciliśmy z życia 2 minuty. Dobra, mapa się nam załadowała. Jeden punkt, który chcę odwiedzić, to jest elektrownia ciśnieniowa. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie elektrownię ciśnieniową zwiedzać. Być może ten punkt będzie usunięty w kolejnych etapach gry, także chciałbym sobie ją zwiedzić. Piramidę zwiedzimy w innym odcinku. Na razie sobie sprawdzę tą elektrownię. No jestem ciekaw, czy ta lagma zabija. Tak. Także sprawdźmy to, czy lagma nas zabije. Jeżeli nas zabije, to świetnie. Będziemy znowu czekać pół godziny na kolejną grę. Tylko wejdę sobie. Tylko dotknę. Fajny dźwięk wydaje. Zobaczmy. O kurde. Dobra. No nie zabija nas od razu. Także nie jest tragicznie. Zobaczmy, co się znajduje w budynku samym, bo to też mnie interesuje. Tym razem mamy jakąś broń. Niestety zwiedzanie budynku będzie dosyć utrudnione, bo są przeciwnicy. No niestety, ale nie udało mi się. Ile zostało mu życia? Myślałem, że jeden punkt. Ha. Pół godziny później. Kolejne pół godziny później. 15 minut później. Wiecie, co by mogli dodać? Jakąś fajną muzyczkę podczas czekania. To jak się jedzie windą do góry, to taka muzyczka by mogła być tutaj. Dzisiejsze miejsce, które odwiedzamy, to jest elektrownia ciśnieniowa. Jest jedyne miejsce, które mnie zaciekawiło dzisiaj w tej grze. Tam jest magma. Jak widzieliśmy wcześniej, w żaden sposób do niej nie wpadamy i nie giniemy od razu, czy tam nie zatapiamy się w niej, tak jak w Minecrafcie.
Musimy dolecieć do tej elektrowni. Ta elektrownia w ogóle jest w takim dziwnym miejscu zrobiona. Otoczona skałami, tak jakby była zbudowana w wulkanie. I z tego wulkanu pobiera energię. To jest spoko, myślę, technologicznie zaawansowane. Moglibyśmy tak korzystać z takich wulkanów w przyszłości, żeby zasilać na przykład jakieś generatory. No, spoko. Podoba mi się ten projekt. No, co jest ciekawe, że tu jest robot. To jest jakiś robot, a to jest niby elektrownia ciśnieniowa. No to jest jakiś robot, a to jest elektrownia. W ogóle to mi się z Falloutem kojarzy, bo tam też był taki robot. To jest głowa tego robota, znaczy głowa, tu powinna być głowa. Czy jakby można było nim sterować, to by była w ogóle jazda. To nie jest elektrownia ciśnieniowa, to jest jakaś placówka badawcza tak naprawdę, która konstruuje robota zniszczenia. O nie! Jezu, zapomniałem, że kurczę, tu się umiera od upadku. To już bym od razu zginął. Ale dobrze, że jest spadochron. Tam mamy gościa i mamy karabin. Chodź tu. Ej, on coś tutaj wybudował. Tutaj buduje. Co jest? Są jakieś anomalie? Dobra, straciliśmy trochę życia. Najgorsze jest to, że zaraz załatwi nas coś. Chcę zejść tam na sam dół. Chcę wiedzieć, co tam się znajduje. Mamy bombę. Co? Bombę ciśnienia. Tak? Tak to się nazywa? Jak tu się sprawdza rzeczy? Bomba cienia. Nie, dobra. To jest bomba cienia, nie ciśnienia. Już myślałem, że jakaś nowa bomba. Znaczy cienia też nie znam. Jak to się używa? O kurde. Co to jest? A, tu są jakieś wiatry. Czyli ogólnie tu są jakieś wiatry. No dziwne. Ja bym to nazwał całkiem inaczej. Tu w ogóle nic nie ma związanego z elektrownią ciśnienia. Tu jest jakiś robot. Ja bym to miejsce nazwał... Koleś, mnie widzisz. Dobra, zcięła mi się ta gra, jakaś masakra. Zajmuje 46 miejsce. No to dla mnie to w ogóle nie jest elektrownia. Powinny być jakieś turbiny, powinna być dodatkowo woda do tego. Elektrownia ciśnieniowa. Co to w ogóle jest? Idziemy do elektrowni ciśnieniowej standardowo. Jeszcze zwiedzimy parę rzeczy. No jak się patrzę, no to elektrownia ciśnieniowa. To jest elektrownia atomowa, tylko nie chcieli chyba tak to nazywać w grze. Ze względu na, nie wiem, nie wiem na co. No ale poszukamy sobie jeszcze w tej elektrowni grafitu. Może gdzieś jest rozrzucony, bo widzę, że chyba to wybuchło. Bardziej bym powiedział, że to w ogóle nie jest podobne do elektrowni, nie? Chciałbym zaznaczyć. Ani do jakiejkolwiek elektrowni. Nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. Dobra, bo ja chciałem zwiedzić taki obiekt jeszcze tam. Coś za mną lata, a ja chcę zobaczyć, co jest w tym zamku, czy co to jest. To jest koło tej elektrowni. I kolej za mną lata, nie? Nie da mi tego zwiedzić. Dobra, nieważne. Niech gościu sobie za mną biegnie. Ja zaraz podniosę jakiś shotgun, czy karabin, czy coś w tym rodzaju. I się skończy zabawa, nie? Mamy coś. Dobra. Ja nie wiem, co to było. Rzuciłem sobie po prostu to pod nogi. Ale tak się pozbyliśmy tego fagasa. No i świetnie. O to mi właśnie chodziło.
mieszkanie w tej grze to jest najlepsza zabawa, jaka może być. No popatrzcie sobie, jak fajnie się czeka. Zabierz mnie autobusie daleko do elektrowni. Lecimy sobie. Dokładnie przyjrzeć autobusowi, jak jest skonstruowany. Jeżeli to jest jakaś niespotykana technologia z innego wymiaru, napędzona silnikiem plazmowym. Dobra. Lecimy dalej na elektrownię. Jeszcze nie zwiedziliśmy wszystkiego w tej elektrowni, a jestem ciekaw pewnych rzeczy. Są takie. Sygnały, znaki, żeby uważać. Tam jest gościu jakiś, uciekł. Nie wiem, co on robił. Sprejował. Dobra, nieważne. Nie wiem, co ten gościu robił w ogóle, co odwalał. Trzeba walczyć o przeżycie. Co to jest? Shotgun? To jest shotgun. Mamy jakiś pojazd tutaj. Nie wiem, co to jest za pojazd. Wymaga karty resetu. Czyli potrzebujemy jakiejś karty resetu tutaj. Mamy 3 sekundy, żeby ją znaleźć. Może będzie w budynku. Ja nie wiem, o co chodzi z tą kartą resetu. Czy w ogóle jest coś takiego jak karta resetu? Kurde, to miejsce po lewej też wygląda ciekawie, ale to w następnym odcinku odwiedzimy. Także lecimy najpierw do naszej elektrowni ciepłowej. Są obok niej kratery, jak możecie zauważyć. Tam niżej się nie da dostać, na sam dół. A nie, da się, nie da się. Myślałem, że się da. Mamy ten pojazd i gdzieś tam pewnie karta się znajduje. Ale gdzie tę kartę można znaleźć? Ja jestem ciekawy tego. Dalej będziemy ją szukać. No, może, że nas zabiją znowu. Może wy wiecie, o co chodzi, to napiszcie w komentarzu. Bo jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. No, w takich miejscach ten karabin się przydaje. Ten karabin Thompson. To jest dosyć małe miejsce. Mamy komputery. Komputry mamy. Ale tego nie da się użyć. Ciężarówkę mamy, ale wiadomo, że z ciężarówki nie da się skorzystać. A szkoda. Mogliby porobić ulice i pojazdy takie standardowe, w jakiej są w naszym wymiarze. Mamy jakiś guzik, ale nie działa. No nic tu nie ma, no jest robot. Duży robot, który nie działa. Dobra. Czy podniesie nas tak wysoko, żeby przelecieć na sam koniec tej magmy, tej lawy?
bo interesuje mnie tamten odcinek jeszcze. No jak widzicie, dookoła nic ciekawego nie ma. Tam już byliśmy na tym zamku. To nie jest w ogóle nic związanego z tą budowlą. Tu jest gościu, który mnie prawdopodobnie zaraz zabije, ale mnie interesuje, co tam jest. I szybko tam przechodzimy. Mamy nasz ulubiony karabin, który ma spory odrzut. Mamy drzwi, mamy jakieś wejście, mamy spadochron. Mamy jakieś pomieszczenie, może tu się znajduje ta karta. Mamy wejście do góry, dosyć... ten... fajnie. Mamy kolejny spadochron, coś tam się świeci. Co to jest? Myślałem, że jakieś... co to, kurde, jest? Nie wiem, co to było. Możecie napisać mi w komentarzu, co to robi. Okej. No nic tu nie ma. Jeszcze chcę zobaczyć, czy jak wejdziemy pod to, to nas zabije. Nie, odbijamy się, nie ma tam ukrytego przejścia. Co tu jeszcze można zwiedzić? No już nic. Dobra. W tym odcinku myślę, że już zwiedziliśmy tą elektrownię. Jak widzicie, no nic ciekawego tam się w niej nie znajduje. Może ten pojazd, który nie wiem do czego służy. Jeżeli zwiedziliście ten pojazd i użyliście go, to możecie powiedzieć, w jaki sposób go użyliście i gdzie ta karta się znajduje. O dziwo, 28 osób zostało. To ciekawe naprawdę, że tak mi to wyszło. Tutaj ktoś już był. Wypasiona wyrwa, tak? Aha, dobra, jestem w wypasionej wyrwie. Chyba to miejsce się trochę zmieniło, bo wcześniej tego budynku nie widziałem. Tam mamy jakiegoś gościa. Nie wiem, gdzie mam strzelać. Tam następny jest. O, tu jest kolejny pojazd. To nie tylko w elektrowni jest taki pojazd. Są porozciane po mapie. Nie mamy tej karty. Nie wiem, gdzie tą kartę można. Czy to się kupuje w sklepie, czy co? Może i w sklepie się kupuje taką kartę. Kogoś słyszałem. Użyjmy naszego pistoletu. Nie wiem, gdzie ten gościu jest, ale zaczynam się bać. Jeszcze nikogo nie zabiliśmy. Nie no, zabiliśmy kolesia, który nie strzelał do nas. Słyszę kroki. Gdzie jesteś? Minuta nam została, tutaj jest dużo anu. No i tak, zakończymy na ten odcinek. Ktoś zostawił piękną pułapkę, w którą weszłem. Gratulacje. Kejfishi, Chichi. No, nieźle nas załatwił. Także na tym zakończymy nasz odcinek. Trzymajcie się ciepło. Polecam polajkować film i zostawić subskrypcję, jeżeli wam się podoba. Podobają, jeżeli wam się podobają odcinki z Fortnite. Także trzymajcie się, cześć.